Ostatnio bardzo głośny wywiad Jakuba Rzeźniczaka miała Pani przyjemność widzieć, chociaż urywki albo coś tam poczytać? Nie uwierzy Pani, słuchałam fragmentu właśnie teraz, jak jechałam tutaj na to spotkanie. To się nazywa ta intuicja dziennikarska. To się nazywa intuicja dziennikarska. Jeszcze został mi fragment do końca. No cóż, podziwiam szczerość Jakuba Rzeźniczaka, ale myślę, że paru przynajmniej zdań mógł sobie oszczędzić. Opowiadanie o wszystkich intymnych szczegółach dotyczących życia, tym bardziej, że dotyczą one kobiet, które były dla niego ważne, i dziecka właściwie, które jest na świecie. 15 razy trzeba zastanowić się i ugryźć się w język, bo mała Ines ma teraz 6-7 lat. To się za chwilę robi bardzo świadoma młoda dama i proszę pamiętać, że dziecko, no ale młoda dama, która funkcjonuje w jakimś środowisku i będzie rykoszetem obrywała za to, co powiedział ojciec. Więc szczerość tak, ale w gronie przyjaciół. A bardzo wiele rzeczy trzeba jednak zachować dla siebie. My home, my castle. I to jest święta zasada.